Siemanko, witam Was w styczniowym top 5 aplikacji na Androida. Tak więc przejdźmy właśnie do tych aplikacji i pierwsza na liście znalazła się aplikacja VSCocam i powinna ona być dobrze znana użytkownikom systemu iOS, ponieważ pierwszy raz ta aplikacja właśnie pojawiła się właśnie na tym systemie i służy ona prostej obróbce zdjęć zrobionych właśnie naszym smartfonem. Tak więc tu możecie zobaczyć, że z lewej strony mamy taki wysuwany pasek i tutaj mamy podzielone na takie kilka kategorii, zaczynając od Journal. Jest to taki magazyn o właśnie twórcach zdjęć właśnie w tej aplikacji. Potem mamy Settings, czyli to są proste ustawienia tej aplikacji, nic specjalnego. Potem mamy Store i tutaj możemy sobie dokupowywać różne filtry do naszych zdjęć, które poprawią nam po prostu ich wygląd. Dalej mamy Library, czyli tutaj jest po prostu biblioteka naszych zdjęć, jak sama nazwa wskazuje. I na końcu możemy przejść do trybu robienia zdjęć. Dobra. Tak więc pokażę Wam, jak mniej więcej obrobić właśnie nasze zdjęcie. Jak już możecie zobaczyć, w ten sposób się przechodzi do filtrów. I tutaj mamy kilka właśnie standardowych filtrów. Na przykład zastosujmy sobie ten. Potem możemy sobie, nie wiem, światło, czyli tu jest chyba, chodzi o światło czy balans bieli, nie wiem za bardzo. Ale mniej więcej, no jest tutaj sporo opcji takich fajnych, ale w prosty sposób właśnie można je ustawiać, dzięki czemu w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie naprawdę fajnie zedytować nasze zdjęcie. Okej, myślę, że to było chyba na tyle o tej aplikacji. Jest ona dostępna za darmo w Google Play, więc każdy sobie może ją bez problemu pobrać i sprawdzić, jak działa na jego smartfonie. Dobra, kolejną aplikacją jest Power Toggles i jest to aplikacja poświęcona właśnie przełącznikom. Jak wiecie, że na Nexusie tych przełączników tutaj jest dość mało i nie można ich za bardzo ustawić. Znaczy można je ustawić, jeśli będziemy mieli rota, tak? No ale ja na razie nie mam i jest taka alternatywa właśnie Power Toggles. No i to są po prostu szybkie przełączniki. Możemy je sobie umieszczać właśnie na pasku powiadomień, co właśnie zrobiłem, a także na naszym home screenie i jest pewna opcja, że możemy je również umieścić w folderze. Więc to jest interfejs samej aplikacji. Tutaj po prostu ustawiamy sobie, jak to mniej więcej ma wyglądać. Jest naprawdę sporo opcji, jak kolor przycisków, styl tła, wypełnienie tła, separatory przycisków i styl kliknięć, więc myślę, że każdy sobie jakby pod swoje potrzeby bez problemu skonfiguruje te przełączniki. Z fajnych opcji, jeśli mamy właśnie to, ten Power Toggles na pasku powiadomień, możemy sobie ustawić ikonę i będzie na przykład mogła ona nas informować o dzisiejszej dacie, poziomie naładowania naszej baterii, typie sieci, wersji Androida. Może też być przeźroczysta, jeśli ktoś nie chce po prostu mieć jakiejkolwiek ikony, więc naprawdę można sobie to skonfigurować. Oczywiście jest jeszcze opcja, że można dodać sobie drugi rząd tych przełączników. Więc aplikacja jak najbardziej fajna i jest dostępna za darmo w Google Play. Dobra, kolejną aplikacją jest Yahoo Weather. Jest to naprawdę też pięknie przedstawiona pogoda na naszym smartfonie. Więc tak, tutaj mam przykładowo właśnie Nowy Jork ustawiony, ponieważ on był domyślnie ustawiony. Możemy właśnie przechodzić pomiędzy miastami w taki sposób, takim gestem, więc jest to bardzo proste. Oczywiście możemy sobie dodać własne miasto, podając jego nazwę lub kod pocztowy. Dobra, więc przykładowo mamy uruchomiony teraz Nowy Jork, tak? I fajną rzeczą jest to, że zdjęcie, które widzicie w tle, jest wyświetlane z serwisu Flickr. I po prostu nadaje to fajnej charakterystyki tej aplikacji, więc na samym początku możecie właśnie zobaczyć aktualną pogodę, potem przechodząc na dół to zdjęcie troszeczkę się zamazuje i mamy pokazaną długoterminową prognozę, potem szczegóły obecnej pogody, mapę zachmurzenia, a także wiatr, możliwości opadów,
i słońce i księżyc, czyli kiedy mamy wschód, kiedy zachód słońca, więc naprawdę jest to w fajny sposób przedstawione, co też mogliście teraz zobaczyć, że przeciągając w dół pogoda nam się może zaktualizować. Z boku mamy wyświetlany taki pasek, tutaj możemy właśnie edytować lokalizację, zalogować się do konta Yahoo, a także przejść do ustawień, które są bardzo proste. Możemy sobie również ustawić trwające powiadomienie z pogodą, tylko teraz musiałbym wybrać jeszcze lokalizację, więc naprawdę opcji jest dość sporo jak na taką aplikację i naprawdę wygląda ona naprawdę świetnie. Dobra, kolejną aplikacją jest aplikacja Ceneo. Myślę, że każdy zna ten portal, służy on do porównywania cen różnych produktów, więc sam ekran wita nas kilkoma kategoriami. W zasadzie mamy tutaj kategorię schowek, czyli do schowka możemy sobie dodać różne interesujące nas przedmioty, historię wyszukiwania możemy sobie zobaczyć, a także bestsellery, czyli co najlepiej się w danym momencie sprzedaje. Też możemy sobie to zobaczyć. Z ciekawej opcji mamy tutaj możliwość zeskanowania kodu kreskowego, więc naprawdę jest to przydatna opcja, żeby sobie właśnie porównać ceny. Oczywiście możemy sobie wyszukać dany produkt i na przykład wyszukamy sobie Nexus 5, dobra, i powinno nam wyskoczyć. Dobra, i z fajnych rzeczy możemy właśnie udostępnić to do różnych właśnie portali społecznościowych i innych tego typu serwisów. Możemy przeczytać informacje o produkcie, a także opinie o nim, więc naprawdę aplikacja jest bardzo rozbudowana i tutaj właśnie mamy możliwość dodania do schowka. Więc jak najbardziej polecam, aplikacja wygląda bardzo, bardzo ładnie i jest bardzo użyteczna moim zdaniem. Dobra, na końcu znalazła się aplikacja Chronos. Jest to widget zegarka, który możecie zobaczyć właśnie na moim homescreenie. Wyświetla on również pogodę w sposób fajnych właśnie ikonek, więc to też fajnie wygląda. Oczywiście te ikonki możemy sobie dokupowywać w Google Play osobno. No i aplikacja posiada wersję darmową i wersję płatną. Czyli wersja płatna oczywiście daje nam dostęp do kilku innych widgetów, takich jak widget kalendarza, czy sam widget pogody bez obecności zegarka i kosztuje ona bodajże około 6 zł. Więc myślę, że jest warte to swoje ceny oczywiście. Jest tutaj całkiem dużo opcji, konfiguracji. Jedną z ciekawszych jest strumień newsów, dzięki czemu możemy sobie dodawać interesujące nas portale internetowe i wtedy newsy z nich będą nam się wyświetlać od razu pod widgetem, więc naprawdę bardzo fajna opcja. Więc tak się prezentuje styczniowe top 5 aplikacji. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te aplikacje, jakie się Wam również spodobały. Tak więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!